momencie każdy będzie mógł zrobić sobie z nim zdjęcie. Czy to są kangury? Skąd Margo wytrzasnęła dwa kangury? Wiesz, jej mama pracuje w schronisku dla zwierząt, ale wątpię, by wiedziała, że Margo pożyczyła sobie kangury. Nie mogę rywalizować z takimi wspaniałymi torbaczami. Lila, twój pokaz Trach Bam będzie fantastyczny. Trach Bam! Zostaniesz gwiazdą. Kangury są najlepsze na świecie! Nie! W życiu nie zamierzam po czymś takim wyjść w pojedynkę z pokazem Trach Bam. Muszę mieć coś lepszego. Czy brzoskwinka od zawsze tak dobrze jeździ? Matki przemiana! Nie, swoje umiejętności zawdzięcza naszemu najnowszemu wynalazkowi. Mózgoopasce! To opaska, która skanuje mózg i przekazuje odbiorcy umiejętności nadawcy. Mózgoopaski przesyłają umiejętności Poli brzoskwince, a ona z nich korzysta. Ha! I tym pochwalimy się na pokazie talentów. Co? Tak, to jest to! Użyję mózgoopasek, żeby nauczyć którąś z was Trach Bam i mieć partnerkę sparingową. To będzie widok. Wszyscy zapomną o tych kangurach. To... sensowny plan. Shani, nauczysz się Trach Bam? Dodatkowe umiejętności są zawsze w cenie. Nauko, działaj! Znam teraz Trach Bam. Pokaż! Wspaniale! Teraz znasz te same ruchy Trach Bam, co ja! O kangurach wszyscy zapomną! Pobiorę Trach Bam do mojego mózgu, żeby zapamiętać wszystko. Mózgoopaski są wspaniałe, ale trochę mi jednak nie pasują do wojowniczek Trach Bam. O, dobrze to słyszeć. Czas na pokaz! Idziemy! O, cześć kangurze! Chcę się pochwalić talentem do wypieków na pokazie talentów, ale zanim wyjdę, może selfie? O, to ci będzie pasować! Leżenie na ziemi to twój nowy talent? No skąd? Jakiś szalony kangur o świetlistych, fioletowych oczach kopnął w moje ciasto. To było ekstra! Myślicie, że... Obawiam się, że tak, Lila! Drodzy uczniowie, ustawcie się do prezentacji swoich talentów. Proszę, upewnijcie się, że jesteście gotowi. Dziękuję. Gdzie jest kangurzyca? Odsuńcie się! Tym zajmie się mistrzyni! Ona zna moje ruchy! No, to sama wymyśliła! Auć! Zatrzymać kangurzycę! Cześć, kochani! Nie spóźniłam się na pokaz? Moja pijata! Kangurzyca dała nogę! Cześć, kochani! Nie spóźniłam się na pokaz? Nie! Moja piniata! Dlaczego? Trzeba zatrzymać tę kangurzycę Trach Bam, zanim zniszczy więcej rzeczy! Jesteśmy w parku Littleton, gdzie czekamy na wielkie otwarcie szklanego muzeum. Świętujemy powstanie ekscytującego, a przy tym niezwykle kruchego świata szklanych rzeźb! Wszystko jasne. Kangurzyca przejęła umiejętność Trach Bam przez mózgoopaskę. Chyba trzeba zakasać rękawy i to naprawić. Okej, Poli. Aktywna mózgoopaska jest w zasięgu. Jakieś pomysły? Mogę odwrócić polaryzację nadajnika. To powinno wyrzucić Trach Bam z głowy tej kangurzycy i oddać je Lili. To może być to. Musimy spróbować. Jak już tu jesteś, to mam taki dziwny, niesforny kosmyk. Możesz coś z tym zrobić? Lila, skup się.
Nauko, działaj! Lila? Maxi przemiana! O nie! Teraz mamy kangurzycę Trachbam i Lilę kangurzycę. Skoro moja piniata została zniszczona, to jest mój drugi talent. Dziękuję, że nikt się nie ruszał podczas... Kangurzyca nadciąga! Przepraszamy! Poddaję się. Zaczekaj, Lila! Pozwól mi wyłączyć opaskę! Nie boli! Teraz trzeba wyłączyć obie opaski w tym samym czasie, inaczej Lila zostanie kangurzycą na zawsze. O! Patrz! Zatrzymała się! Ale czego ona szuka? To mały Joey! Schował się, bo nie mógł znaleźć mamy. Mam pewien pomysł. Chodźmy do parku. Dalej. Teraz boli. Wciśnij guzik. Strasznie boli. Ledwo stoję na nogach. Otworzyli już szklane muzeum? Okej. Lila jest znowu Lilą, a kangury są bezpieczne. Wszystko się dobrze skończyło. A nie musisz jeszcze wrócić na pokaz talentów? O, prawie zapomniałam. Ale brzoskwinka na deskorolce może nie zrobić takiego wrażenia po tym, co dziś widziałyśmy. Psinka została mistrzynią. Co zrobię jako nowa przewodnicząca samorządu w gimnazjum w Littleton? Pozbędę się szkolnego problemu. Wiewiórek z hali sportowej. Wiem, że na początku ich gry i zabawy były naprawdę urocze, ale to trwa za długo, a ta hala należy do nas. Jestem Polly Pocket. Głosujcie na mnie, jeśli macie dosyć wiewiórek. I cięcie! To było super, Polly. Odzyskamy halę sportową, kiedy wygrasz. Jeśli wygra. Póki co dosyć sporo brakuje jej do lidera sondaży. Co? Do kogo? Tak jest! Twój głos na Margo to głos na mojego kotka Chrupka. A kto by głosował przeciwko Chrupkowi? To doskonała kampania. Czekaj, jej kot ma na imię Chrupek? Zaraz, samo posiadanie kota to za mało, by zostać przewodniczącą. Ja chcę zwyciężyć, żeby grać w siatkówkę na hali, a nie na korytarzu. Polly, słuchaj, jeśli mamy rywalizować z kimś tak wspaniałym jak kotek Chrupek, potrzebujemy jakiegoś wow, czegoś, co skłoni uczniów do głosowania na ciebie. A potem będziesz mogła pozbyć się owadów z naszej biblioteki. Wiewiórek z naszej hali. Przynajmniej ktoś tutaj korzysta ze sprzętu. Skup się, Polly! Znajdź efekt wow! Dobra, jeśli to pomoże usunąć wiewiórki, wchodzę w to. Znajdźmy sobie efekt wow. Do laboratorium! Okej, Shani! Haha, co tu mamy? Udało mi się wygenerować portal do pobliskich miniświatów. Cudownie, Shani! Sprawdźmy, który z nich zapewni nam efekt wow! Cukierkowy miniświat? Nie. Disco miniświat? Nie. Miniświat jednorożców? Miniświat pianek? Nie. Czekaj, powiedziałaś jednorożców? Świat pełen najbardziej magicznych, perfekcyjnych i majestatycznych stworzeń! Musimy się tam wybrać! Proszę, proszę, proszę! I to jest nasz efekt wow! Margo ma kota, ale u nas będzie jednorożec! Ahoj, przygodo!
geniale spotkać tu ludzi. Zemdleję. Jestem Kasiopia, ale wszyscy mówią na mnie Kasi. Świetne imię, naprawdę. Jestem Lila, to Shani, a to przyszła przewodnicząca samorządu Polly Pocket. Czy twoja grzywa jest z chmur, czy twój rok zawsze tak migoczy? Czy płaczesz tęczowymi cukierkami? Przepraszam, czy zadaję za dużo pytań? Ależ skąd? My lubimy pomagać. No, skoro o tym wspominasz... To jaki jest plan, Lila? Teraz, Polly, ogłośmy wieści! Pamiętaj, głos na mnie to głos przeciw wiewiórkom! Głosuj na Polly! Ona ma jednorożca! O, cześć! Cześć wszystkim! Nie! Głosujcie na mnie! I na chrupka! Ja zamienię krany z wodą na dozowniki lodów! Krany z dozownikiem lodów? Daj spokój, to przecież niemożliwe, Margo! Pewnie, że jest! Czekaj, Cassie, nie możesz spełniać każdej zachcianki przy użyciu swojej magii. Oczywiście, że mogę. To proste. Patrz. O nie, to chyba wcale nie był aż tak dobry pomysł. To jest najlepszy pomysł na świecie!